Kameruje się. Dzień dobry, studio przedmeczowe Luz i Zapał. Dzisiaj w składzie jednoosobowym jestem sam, bowiem z tego co wiem, pan Sultan jest obecnie nad morzem, gdzie korzysta z uroków złotej polskiej jesieni. Błękitni Korytów, KS Teresin, mecz na zakończenie 12 kolejki Warszawskiej Ligi Okręgowej, grupa druga. Sytuacja w tabeli jest następująca. Teresin po 11 spotkaniach jest na miejscu 8. Błękitni Korytów do tej pory odnieśli jedno zwycięstwo, zajmują ostatnie miejsce w tabeli, natomiast mają do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz z drużyną AP Żyrardów, który miał się odbyć 2 tygodnie temu, jednak z powodu złego stanu boiska został przeniesiony na 25 października. Co mogę powiedzieć? Były złote matizy, było dzisiaj ich chyba nawet, były 3, w minionym tygodniu również były. Przejdźmy może do typów przedmeczowych. Ja rzucę monetą tradycyjnie, postaram się to zrobić jedną ręką trzymając kamerę, drugą rzucając. A, nie powiedziałem jeszcze, że jak będzie orzeł, to ja typuję 4-3 dla drużyny z Korytowa, jak reszka to 4-3 dla drużyny z Teresina. Mam tutaj pewne problemy z rzuceniem. Muszą mi Państwo wierzyć na słowo, że wypadła reszka, a zatem ja dzisiaj stawiam na wynik 4-3 dla KS-u Teresin. A jak wtypuje pan Sultan, nieobecny dzisiaj? A ja, porządek 6-2. Czyli bez niespodzianki. A zatem nie pozostaje nic innego jak zaprosić na skrót. To nie jest błonianka, tutaj będzie skrót. A wcześniej tradycyjnie na wielki świat. Serdecznie zapraszam. Wielki świat. Zdania są podzielone. To wtedy jak nie byłoby wyboru tam, nie? Dobra akcja drużyny z Teresina. Pierwsza ofensywna akcja Błękitnych zakończona bramką Błękitni Korytów, KS Teresin 1-0. Pewny chwyt bramkarza Błękitnych. Nie czekaj. 2-0. Prawą nogą, nie? Prawą nogą, nie? Błękitni podwyższają prowadzenie. Do sklepu nie było. Ach! Uważaj bramkę, uważaj bramkę! O jest, kurde. O 17 się obalił. Trochę się
Precyzyjnym strzałem tak bym nie nazwał. Poprzeczka uratowała drużynę błękitnych przed utratą gola. Nieuznana bramka. Arbiter dopatrzył się spalonego. Nie śpiemy w obronie, hej! Dobrze! Dobra próba z dystansu piłkarza błękitnych. Ale daleka się będą. Dobra, jest piła! Kurde, ja to akurat był w tamtym tym. Kurde! Kurwa, zmieńcie go na innego, no człowieku, ile razy można! Wiele, z tyłu jest za dużo ich. Kurwa! Gol! 1 do 2. Teresin łapie kontakt. Teraz będzie dupa. Brawo, Błękitny, brawo! Dawaj, Wojo! Kordek uderzę! Ajja! Prosto w niego, kurde! Wiedziałem, że na ten będzie gra. 2-2. Nie ma gola. Bardzo dobrze, super! Ale kurde, trener nie skupuje się. Ej! Dwa. Tym razem wszystko prawidłowo. Czekajcie na te zmiany, tam jeszcze dłużej czekajcie na te zmiany. Teraz Teresin doprowadza do wyrównania. Teraz go będziecie wpuszczali jak 2-2 jest, tak? Teresin wychodzi na prowadzenie. Wszystkie trzy bramki strzelają z metra, no kurwa. 3-2 dla gości z Teresina. Metrów więcej niż. Ale uderzył, Mateusz! Tyle elektryk, ale tu już tyle. To jest drugi w banku. Tyle, że nie trafił. Koniec meczu. Pomeczowe studio. Błękitni Korytów, KS Teresin 2-3. Bramek nam dzisiaj nie zabrakło. Był nawet potencjał, widzieli Państwo, na porządek 6-2, co bardzo ucieszyłoby nieobecnego dziś pana Sultana. Dwa wnioski płynące z tego meczu. Dla drużyn, że gramy zawsze do końca,
zarówno jeśli prowadzimy, czy przegrywamy. Wniosek dla mnie, nadchodzi ten czas, kiedy trzeba brać rękawiczki na mecz, ponieważ mocno zmarzłem. Po pierwszej połowie można było faktycznie pomyśleć, że futbol jest niesprawiedliwy. To Teresin grał, Teresin atakował, natomiast Błękitni prowadzili 2-0. Faktem jest też, że sędzia nie uznał w całym meczu dwóch bramek dla zespołu z Teresina. Za spalone czy słuszne, no, to już każdy niech oceni sam. Natomiast jestem jeszcze winny wierszyk o Złotym Matizie, który zawsze jest w studiu przedmeczowym, zapomniałem o nim. Złoty Matiz, szczęście gratis, natomiast Złoty Passat, żadnych zasad. Tyle z mojej strony na dzisiaj, za tydzień też może się tak zdarzyć, że będę sam, ale to muszę jeszcze skonsultować to z panem Sultanem, ponieważ wiem, że on ma jakieś plany, również obowiązki na przyszły tydzień i nie wiadomo, czy będzie mógł dołączyć. No nic, zobaczymy. W każdym razie na dziś dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych skrótach.